Skoro jesteśmy w Lublinie, to wiem, że masz tu swoje mieszkania, dlatego podnieśmy swoje mieszkania. Już prawie na Wiśniczu to mieszkanie widzę. No prawie, zaraz się skończy. Cześć, jesteśmy teraz na mieszkaniu Rafała, mojego absolwenta, w Lublinie, czyli w moim rodzinnym mieście. Rafał, powiedz, co to za mieszkanie, przy jakiej ulicy i za ile je kupiłeś? Tak, to jest mieszkanie 45,5 metra przy ulicy Przyjaźni, kupiłem je za 310 tysięcy. Akurat kurwa muszę budować teraz. To co mówiliśmy ostatnio w wywiadzie, gdzie pokazywałeś swoją historię, pokazywałeś jak to było. Jak gdyby ktoś chciał, to link do tego jest odcinka z Rafałem i ze szczegółem jego historii jest w opisie. Okej, a jak to mieszkanie znalazłeś? W jaki sposób? Tak, to mieszkanie znalazłem, chyba też dostałem powiadomienie z inwestora. I akurat tutaj wystawiał tu pewne biuro nieruchomości, z którym akurat ja mamy dobre relacje i zadzwoniłem do koleżanki pośredniczki z tego biura i powiedziałem, że jestem zainteresowany, byłem pierwszy. A była to już cena już taka nawet okazyjna, więc wiem, że też mieli inne telefony od innych inwestorów, ale jakoś tam. Mieszkanie w trakcie remontu. Ile planujesz, że remont wyjdzie całościowo? Planowane tutaj wydatki na remont nie mogą mi przekroczyć 60 tysięcy złotych. Mhm. Za całość, tak? Za całość, tak. Robocizny plus materiały. To ile robocizny na to wyjdzie? Tutaj wyjdzie, no tutaj mi robi jako moja zaprzyjaźniona ekipa, którym bardzo ufam. Troszkę więcej im płacę niż uczymy się na szkoleniu, wyjdzie około 650-700 zł z metra. Czyli za ile wyjdzie za całość, za cały remont? Za cały remont wyjdzie tak za samą robociznę 30 tysięcy. Dobra, i powiedz, jak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o co zmieniłeś, jakby, jakbyś mógł nam powiedzieć, jakby, jak przebudowałeś to mieszkanie? Pierwotnie na tym mieszkaniu były dwa pokoje plus kuchnia. Kuchnia mieściła się tam, w tamtym, tak jakby na tamtej ścianie, gdzie mamy nawet ten kaloryfer taki przy suficie. Ona się kończyła gdzieś w tym miejscu i my wydzieliliśmy tam dodatkową sypialnię. Z korytarza, który był tutaj wcześniej, zrobiliśmy kuchnię, dzięki temu czemu uzyskaliśmy taki dosyć przestronny, mi się wydaje, salon z aneksem kuchennym. Przestronny, jak na warunki blogu z wielkiej płyty, prawda? Tak, 45 metrów, tak. Znaczy, no, jak na tego typu mieszkanie, to jest naprawdę spoko, że tu jest taka jakby miejsce na telewizor, tak? Tu jest jakaś tam kanapa, będzie... Tak, kanapa będzie tu, stolik, jadalnia, tak. Mamy bardzo duży balkon, który jest rozciągnięty na całej długości mieszkania. Wiesz co, musisz się trochę gonić, żeby robić porządki, no. Bo wiesz, bo to wszystko jest do wyjebania, nie? Bo ciężko się porusza po prostu, im będzie ciężej, nie? Patrz, to wyburzenia zaczęli robić, a nie sprzątali jeszcze, nie? Tak, bo skończył się nam już kontener, już cały kontener, jeszcze będę, jestem przed zamówieniem następnego. Tylko teraz wezmę, zamówię ten darmowy, co jest tam przysługuje rozwoju. W dzielni. Tak. Wiesz co, gdybyś chciał, to jakoś ostatnio my mieliśmy skądś tam, ale były to po 1300 zł takie duże kontenery. No to ja tak tyle zapłaciłem właśnie za 1200 chyba za miks. Tu mam nawet projekt, wydrukowałem chłopakom, czy wizualizację, dzięki którym też mieszkanie się sprzedało, powinno tu wisieć i się tak po prostu do tego odnosimy. Ile zapłacili za ten projekt? Koło niecałe 1000 zł. Co to robił? To jest dziewczyna, która. Ona się ogólnie ogłasza na tych grupach różnych inwestorskich, fliperskich, Inga. On mieszka w Belgii na co dzień i to po prostu wszystko jest online. Mhm. Super, a dałeś do tego jakieś oprócz wizualizacji, jakieś listy materiałowe i tak dalej? Znaczy to jest dodatkowo do wykupienia, ale ja z tego nie korzystam. Ile na chwilę za to? Powiem tak, za to zapłaciłem tylko w euro i płaciłem. Tam 200, tam 900 zł nie wyszło za same wizualizacje, ale ogólnie fajnie pomaga, bo ona też mi trochę pomogła z wymyśleniem układu. To już nie, to jest któreś już mieszkanie, które dzięki niej jakoś to fajnie zostało zaaranżowane. Tam rozumiem, że mamy jeszcze łazienkę i pokój. To... Tak, jasne. To zobaczmy. Tak, tutaj na razie w tym pokoju chłopaki. Tutaj jeszcze jest element generalnie pewnego nieładu, ale widzę, że jeszcze obrazki wiszą po poprzednim właścicielu. Tak. Tutaj później chłopaki, jak już skończył tą część mieszkania, wtedy przerzucą wszystkie swoje narzędzia do tej wykończonej części. Zajmą się... mają tych narzędzi, to chyba jest... Profesjonalna ekipa. Chyba więcej mają narzędzi niż jest ich potrzebne. No tak. Radzę sobie, spokojnie, fajnie to wychodzi. Tak, no i łazienka, gdzie już częściowo nawet są płytki ułożone.
to mieszkanie jest sprzedane, tak? Tak, tak. Mieszkanie już jest, można powiedzieć, że sprzedane, zarezerwowane. Wzięliśmy zadatek. Młoda para fajnie zdecydowała się. Ile dali zadatku? 15 tysięcy. Okay. 16, przepraszam, dokładnie 16. Okej, okay. I jaki zysk tam wyjdzie? Tu będzie około, jeszcze dokładnie nie wiem, tak ile, tak co do złotówki wyjdzie remont. Bo jest 60 remontu, prawda? Tak, 62-65 tysięcy brutto. No. Okej, okay. Ile to trwa? A szybko, to było mieszkanie kupione w październiku, czyli no... Miesiąc temu? No nawet niecały miesiąc temu, już jest zadatkowane, remont się skończy za około 3 tygodni. Czyli cały flip 2 miesiące? Tak, do 3 miesięcy, to zależy teraz od banku, kiedy kupujący dostaną kredyt. Ta sypialnia jest całkiem spora, tak? Jakby ona jest, ma naprawdę jakieś 12 metrów, może mieć, tak? Czyli 10. No, nie wiem. Ale naprawdę jest... Jest okej. Okay. No nie, ogólnie moim zdaniem układ tego mieszkania fajnie wymyśliliśmy, bo on całkowicie inaczej to wyglądało tutaj. To wszystkie ścianki oprócz tego, to było wszystkie wyburzyliśmy, od nowa postawiliśmy. Dobrze, chodźmy dalej, bo wiem, że masz jeszcze mieszkanie, które jest wykończone, prawda? Także zobaczmy to mieszkanie, które już jest gotowe. Jesteśmy teraz na mieszkaniu mojego absolwenta Rafała. Powiedz, co to za mieszkanie? Tak, to jest mieszkanie na lubelskiej Kalinowszczyźnie, 58 metrów, parter bez balkonu. Okej, okay, ile za nie dałeś? 348 tysięcy. Okej, okay, mówiłeś o tym też w Business Raiderze, który nagraliśmy niedawno, także link do tego jest w opisie. I kupiłeś je za 348 i za ile je sprzedałeś? 565 tysięcy. Okej, okay, a ile remont kosztował? Niecałe 70 tysięcy. Czyli są trzy pokoje plus salon. Tak, są trzy oddzielne pokoje plus salon z aneksem, tak. My tutaj, jak kupowaliśmy to mieszkanie, to były cztery oddzielne pokoje, oddzielna kuchnia. My połączyliśmy kuchnię z takim pokoikiem, który tu był. I szafę robiłeś na wymiar, czy ekipa robiła? To jest takie miejsce na pralkę, ale niestety jest kolizja. Trzeba otworzyć, źle obliczyć. W klamku, tak? Znaczy to... Dobra. Ale to nie przeszkadzało. Kupujący nie widział. Kupujący widział, ale absolutnie im to nie przeszkadzało. Nie? Znaczy to jest miejsce takie na pralkę, więc... I tak gdy trzeba będzie, powiedzmy, pranie powiesić, załóżmy, że tutaj sobie ktoś zrobi wieszaki, to otworzy łazienkę, otworzy tą pralnię i będzie okej. Okay. No ciężko jest wszystko tak przewidzieć co do centymetra i tak zostawiliśmy sprzęty, jeszcze będziemy tylko montować tą płytę. Ale to właściciele chcieli, czy...? Nie, my to właśnie tutaj wstawiliśmy, żeby tam podnieść wartość trochę. To jest to mieszkanie, co ściągnęliśmy, dołożyliśmy sprzęty, home staging, jeszcze kupiłem, wcześniej nie było żaluzji, też dokupiłem żaluzję, żeby po prostu tak... Ocieplić. No, ocieplić i tak, wiesz, była bariera między tym parterem, a... A kuchnię gdzie kupowałeś? To akurat stolarz. Wyszło mnie 8 tysięcy, cała kuchnia z blatem i ta jeszcze drzwi wejściowe do tej szafy, bo to też my robił. Tylko, że on przywiózł po prostu poskładane szafki, my je powiesiliśmy. Powiedz, ile to mieszkanie się sprzedawało, jak długo? No to tutaj sprzedaż to nie była jakaś mega prosta. Od momentu zakupu do podpisania umowy przedwstępnej minęło 5-6 tysięcy. Także to już takie na pograniczu po prostu. Ale zysk tego mieszkania to wynagrodzi, na pewno. A to remont jej kosztował za ekipę? Za 58. To ta sama ekipa, tylko się po prostu trochę zbuntowali. Ja dopiero teraz będę miał ekspansję na Czechów. Pierwszy raz. A tak to wszystko Kalina, Bronowice. Beverly Hills, Czechów. Tak, Tatary i kurczę, i dziesiąta jeszcze, no nie? Więc ja mam tego świadomość, ja też, tak jak mówiłem, wiesz, jak była wycieczka po twoich mieszkaniach, to ja akurat, jak wiedziałem, niektórzy, a tu to, wiesz, jak zauważali te, a ja nie. A później ty się pytasz... Dlatego ekipa jest ze sobą zaprzyjaźniona, nie? Bo się nie przypierdziała. Ale ja, znaczy wiesz, nie, to nie jest tak jak do końca, tak jak myślisz. To jest zrobione. Też się zgadzam. Tak, fajnie. Fajnie to wygląda. Gratuluję, świąteczka.